Umiłając jeszcze się Panu, na Cię i proszę. Zachowujemy jeszcze żywą pamięci niedzielę 22 maja 2016 roku. W tym dniu na skromie Matki Bożej Saneckiej i jej boskiego Syna nałożone zostały złote korony. Zaproszone przez księdza proboszcza, Waszą wspólnotę parafialną, przygotowałem się, aby osobiście dokonać tego aktu, ale jak wiecie, stało się inaczej. Przed dzień uroczystości poprosiłem metropolitę Częstochowskiego, arcybiskupa Wacława Demo, aby w moim imieniu dokonał koronacji, a sam uczestniczyłem duchowo, powierzając pani Saneckiej wszystkie sprawy naszej archidiecezji krakowskiej, a przede wszystkim zbliżające się dni światowego spotkania młodzieży w Krakowie. Pół roku później była uroczystość niepokalanego poczęcia na świętą Panny. Przybyłem do naszego kościoła, naszej parafii, do Sanki, aby pochłonić się ukoronowanej Matce Bożej Saneckiej. I znów w sposób niezaplanowany dziękowałem jej wtedy w duchu za moją ponad 11-letnią służbę Kościołowi jako metropolita krakowski. W tym dniu został ogłoszony mój jasnowidza, arcybiskup Marek. W ten sposób pewne wydarzenia z mojej posługi pasterskiej związały się Sanką, Waszą parafią. Dzisiaj cieszę się, że na mocy decyzji arcybiskupa metropolity z 8 września ubiegłego roku Kościół Świętego Jakuba w Sance stał się jednocześnie najmłodszym w archidiecezji sanktuarium Matki Bożej Pani Saneckiej, Matki Oczekiwanego Macierzyństwa. Jest to niewątpliwie piękny, ważny, wymowny owoc koronacji wizerunku Pani Saneckiej i jej oddziaływania na wiarę, nadzieję, miłość nie tylko Waszej wspólnoty parafialnej, ale wszystkich, którzy tu przybywają. Pod proboszcza wiem, że coraz więcej przybywa tu pielgrzymów i tu szukają wsparcia, pociechy i łaski Matki Bożej. Krótki fragment z Ewangelii, przed chwilą odczytany, świętego Jana, przypomina nam o źródłach naszego szczególnego nabożeństwa do Najświętszej Małej Panny. W najbardziej dramatycznej chwili życia Jezusa na ziemi, gdy dopełniała się miara Jego męki, gdy wszystko się już dokonało i zbliżała się chwila zgonu, powierzył On, Jezus, swojej Matce umywanego ucznia Jana, a wraz z Nim powierzył jej cały Kościół, a więc powierzył również nas wszystkich. Wiemy, że Maria odczytała Boremowskiego Syna od samego początku, odgrywała pierwszą planową rolę w życiu pierwotnego Kościoła Jerozolimskiego, o czym świadczą dzieje apostolskie. Trwała na modlitwie z najbliższymi uczniami swego Syna ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Czuwała z nimi pieczerniku w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego i była świadkiem, jak oni umocnili darami Ducha Świętego stali się żarliwymi apostołami Jezusa Chrystusa i głosicielami Jego Ewangelii. Poznałem Ducha Świętego, kiedy wyszedł, otwarł do drzwi z wieczernika i wyszedł do tłumów, aby głosić, że Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. Jezus powierzył Matce ukrzyżowanego ucznia, a wraz z nim cały Kościół w tych najprostszych słowach: niewiasto, oto syn twój.
A wobec ucznia potwierdził tę decyzję, mówiąc, to matka twoja. Święty Jan zrozumiał dosłownie słowa Pana Jezusa. Dlatego napisał w Ewangelii od siebie i od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Wierzymy, że po swym niebowzięciu Matka Jezusa nadal pełni misję zleconą jej przez Syna wiszącego na krzyżu. To jest fundament naszych pewności i nadziei, że jest ona naszą największą orędowniczką Bożej Odrody. Dlatego codziennie płyną do niej z ziemi, także i ziemi ptęczej, niezliczone prośby ludu Bożego, powierzającego jej w stawiennictwu wszystkie swoje najważniejsze sprawy, radości, smutki, bóle, nadzieje. Święty Jan wziął do siebie Maryję. Możemy powiedzieć, że w następnych wiekach i pokoleniach uczniowie Chrystusa, a więc również my wszyscy, bierzemy Maryję do siebie. Zapraszamy ją, by była obecna z nami przez swoje wizerunki w naszych świątyniach i rodzinach. Modlimy się do niej codziennie. Jesteśmy przekonani, że ona nieustannie towarzyszy nam na drogę wieczności. Takiej żywej obecności Maryi doświadczamy także tutaj, w Sance, w tym sanktuarium. Powierzamy jej tutaj ważne sprawy. Ważną sprawą jest dawna życia. Dlatego modlimy się w tej świątyni do niej jako matki oczekiwanego macierzyństwa. Modlimy się o dar macierzyństwa i ojcostwa dla pragnących potomstwa małżonków. Modlimy się za naszych najmniejszych braci i siostry, których oblicza jeszcze nie widzimy, a którzy już są w drodze do pewnego dnia, ujrzeć światło dzienne. Modlimy się, by pod serce swoich matek czuli się bezpieczni. Modlimy się za ich rodziców o Boże błogosławieństwo dla nich, by wypełnili dobrze swoje zadanie, by byli świadkami, że są narzędziem ręku Boga dokonującym się w cudzie poczęcia i narodzin nowego człowieka, ich dziecka, które jest również przede wszystkim dzieckiem Bożym. O tej prawdzie przypomina także dzisiejsza uroczystość udzielania i przyjmowania sakramentu bierzmowania, który przyjmował wasze dzieci i może dzieci, była dziewczyn i chłopców z waszej wspólnoty parafialnej. Z chwilą chrztu zaczęło się w nich nowe życie, Boże życie. Dzisiaj, po kilkunastu latach życia w swoich chrześcijańskich rodzinach, gdy już przygotowują się do wkroczenia w świat ludzi dojrzałych, otrzymują dar. Dar Ducha Świętego, aby umocnieni tym darem dawali dobre świadectwo Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Przed Nim całe życie, które zmienia się świeciem na naszych oczach. Przed Nim wiele dróg, wiele możliwości. Wiele propozycji, wiele wyborów. Drogie dziewczęta, chłopcy, dzisiaj wasza wspólnota, także i my, którzy przybyliśmy, jesteśmy w sposób szczególny z wami. Modlimy się, abyście wybrali tę najważniejszą osobistą drogę, na którą zaprasza nas i was
Jezus Chrystus. Jest to zawsze droga miłości Boga i bliźnich. Droga miłości i służby. Na pewno nosicie w sercu marzenia o szczęściu, o dokonaniu czegoś wielkiego, o przeżyciu pięknych ważnych życiu. Jezus może spełnić wasze marzenia, bo to On jest najważniejszy. Tylko On może odpowiedzieć na nasze najważniejsze pytania i najgłębsze pragnienia naszego serca. Moi drodzy, droga młodzieży, warto postawić dla Niego, dla Chrystusa. Warto Mu zaufać. Warto wsłuchiwać się w Jego głos i pójść za Nim. Bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Nie będziecie pierwszymi, którzy postawili na Jezusa, którzy stali się uczniami i przyjaciółmi, którzy postanowili żyć według Jego wskazań. Według wskazań Bożych. W ostatnich 20 wiekach poprzedziło następne pokolenia ludzi, którzy przeszli przez życie z Jezusem. Jemu zaufali. Jemu powierzyli swój los. Takim człowiekiem, takim uczniem Jezusa był człowiek, który urodził się na naszej ziemi 99 lat temu w Wadowicach. Karol Wojtyła, który przeszedł do historii Kościoła i Święta jako Jan Paweł II Wielki. On też jako młody miał marzenia. On też w pewnym momencie postawił całkowicie na Chrystusa i oddał mu się do dyspozycji. Wiemy, jaki wspaniały owoc przyniosł jego życie w służbie Bogu, Kościołowi i światu. Prawda, Karol Wojtyła zna naszą parafię. Raz też towarzyszyłem mu w odwiedzinach, zaliczający się do najstarszych w archidiecezji krakowskiej. Dziś znają cały świat jako świętego Jana Pawła II. Miliony chrześcijan modlą się do niego i proszą o zawiedzictwo. Tym bardziej my, jego rodacy, możemy i powinniśmy modlić się do niego, a także inspirować się jego postawą, jego służbą Bogu i człowiekowi. Jeżeli szukamy wzorcu mądrego i pięknego życia, możemy zwrócić nasze spojrzenie na tego świętego naszych czasów, tak bardzo bliskiego młodzieży. Panie, Ojciec Święty Franciszek nazwał Jana Pawła II przyjacielem młodzieży. Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych, serca tej młodzieży, również tej wspólnoty patriarchii i zapal w nich ogień Twojej miłości. Matko Boża, Pani Senecka, Matko oczekiwanego macierzyństwa, bądź nam matką i przewodniczką na naszych drogach. Święty Jan Paweł II, papież rodzin, przyjacielu młodych, pomagaj nam otwierać drzwi naszych serc Chrystusowi, by nasze serca biły w rytmie Jego Najświętszego Serca. Amen. Thank you.